Cześć, jestem Stefan Łazarski i jestem filmowcem. Z osobami w spektrum autyzmu spotkałem się po raz pierwszy na treningach boksu tajskiego i początkowo zastanawiałem się, czy nie zrobić o tym filmu dokumentalnego, ale szybko doszedłem do wniosku, że czymś dużo ciekawszym byłoby zobaczenie świata z waszej perspektywy. Oczywiście przez pryzmat kamery wideo. No i tak narodził się pierwszy pomysł na zorganizowanie tych warsztatów. Wszystko przerwała pandemia, ale na szczęście możemy się teraz porozumiewać bezpiecznie online. No i robić to przez internet. Więc na czym miałyby polegać te warsztaty? Przede wszystkim chciałbym się z wami zastanowić, co jest dla was ciekawe i ważne. I na tej podstawie pomóc wam stworzyć jakąś krótką filmową opowieść. Moim zdaniem właśnie opowieść, czyli historia, za którą podąża widz, jest tym, co odróżnia film dokumentalny od całej masy innych filmów, które nas bombardują dzisiaj z każdej strony. Zastanawialibyśmy się, co i jak pokazać, żeby to było wciągające i zrozumiałe dla innych ludzi. Każde nasze spotkanie będzie się składać z trzech części. Najpierw będzie omówienie tego, czego się nauczyliśmy na poprzednich zajęciach. Potem będzie część teoretyczna, podczas której będziemy rozszerzać nasz dokumentalny warsztat. A na samym końcu będzie zadanie domowe, które będzie polegało na zrealizowaniu kilku albo kilkunastu ujęć na zadany temat. Te materiały będziecie mi potem wysyłać, tak żebym powiedzmy przez weekend przed kolejnymi zajęciami mógł je skompilować i przygotować. I na początku kolejnych zajęć będziemy je wspólnie oglądać i omawiać. Takich spotkań będzie powiedzmy 5 albo 6. Na każdym z nich będziemy rozszerzać zagadnienia związane z filmem dokumentalnym od tych relatywnie prostych po te rzeczywiście skomplikowane. No a pod koniec warsztatów zastanowimy się, czego się nauczyliśmy i co możemy z tym dalej wspólnie zrobić. Bardzo serdecznie zapraszam.